Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń. Tadeusz Płużański, witam państwa bardzo serdecznie. Z państwa ważą się losy emerytur Polaków, ile emeryci będą mieli w kieszeni, w portfelach. Donald Tusk co prawda obiecywał, że wszystko co dane nie zostanie odebrane, czy też nic co dane nie zostanie odebrane, ale praktyka jest zupełnie inna, praktyka polityczna. Na naszej antenie, na antenie telewizji w Polsce mówił o tym poseł Waldemar Buda, posłuchajmy. Myśmy ustalili minimalną emeryturę do progu średniej emerytury 2900 zł, ustaliliśmy na 2650. Okazuje się, że wczoraj rząd przyjął rozporządzenie Rady Ministrów, które do tego dotyczy, i tam przyjął kwotę 14 emerytury na poziomie minimalnej, czyli 1780 zł. Co to oznacza? 870 zł. I to można, jakby mówię to z całą odpowiedzialnością, ukradli. Ukradli 870 zł. Dziś w Sejmie pani poseł Marlena Maląg, była minister rodziny, zgłosiła projekt odpowiedniego rozporządzenia, które ma regulować te sprawy, które ma regulować to, żeby jednak rząd Donalda Tuska nie odbierał Polakom, nie odbierał emerytom pieniędzy. Pani poseł Maląg zapowiadała to wczoraj na antenie telewizji w Polsce. Wychodzimy z projektem rozporządzenia. Ja przygotowałam ten projekt. Ten projekt zostanie pokazany na konferencji prasowej. Skoro nie chcą przygotować wsparcia dla emerytów, a przypomnijmy, że 14. emerytura ma kryterium dochodowe, a więc to jest świadczenie dla tych emerytów, którzy mają niższe emerytury, a więc troska o Polaków, o emerytów, tych z niższymi emeryturami, absolutnie tutaj nie ma miejsca, bo to się nie liczy tak naprawdę. Ta grupa nie liczy się dla Donalda Tuska, dla koalicji 13 grudnia, choć dziwię się, i to bardzo się dziwię, że Lewica zgadza się na takie rozwiązanie. Przecież wiemy, że mamy trudny czas. W tym roku emeryci powinni dostać 14. emeryturę na poziomie co najmniej takim, jak była w ubiegłym roku, i mówimy zdecydowane nie. Właśnie koalicja 13 grudnia nie chce 14 emerytury, odrzuca projekt jeszcze z czasów Zjednoczonej Prawicy, ale to nie jedyne problemy Polaków. Pamiętamy te wszystkie hejty, te wszystkie słowa krytyki wobec zapory na granicy polsko-białoruskiej. Co by było, gdyby tej zapory nie było, możemy spytać, a tam niestety dzieje się bardzo wiele. To jest informacja sprzed chwili, dwóch kolejnych rannych polskich żołnierzy właśnie na granicy z Białorusią za sprawą nielegalnych migrantów, którzy atakują naszą granicę. To kolejny dowód na to, że zapora, że zabezpieczenia są tam potrzebne. A pytanie, co z tym zrobi rząd Donalda Tuska, bo plany są różne. Plany głównie, które mają polegać na tym, żeby były mokradła i bagna, one mają nas bronić przed tymi właśnie agresorami. No to chyba nie jest najlepszy pomysł. A ja witam panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Annę Milczanowską. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani poseł, jeśli pani pozwoli, zaczniemy od tej ostatniej informacji. Gorąca wiadomość o tym, że kolejni polscy żołnierze są ranni na granicy z Białorusią. No i właśnie to wyjściowe pytanie, co by było, gdyby nie było zapory, której przecież nie chciał Donald Tusk, nie chciał pan Kierwiński, pan Budka. Dzisiaj twierdzą coś zupełnie innego, ale chyba nie oszukają Polaków. No to są takie dramatyczne informacje, bardzo przykre, panie redaktorze, jak ta, którą że kolejni żołnierze zostali ranni. Rzeczywiście, gdyby nie powstała zapora na granicy polsko-białoruskiej, dochodziłoby do scen masakrycznych. Zresztą widzieliśmy tego obrazki kilka lat temu. To ta hipokryzja Platformy Obywatelskiej nie bywała, i pana Donalda Tuska, i ich innych liderów, którzy wraz, że przede wszystkim cała Platforma Obywatelska głosowała przeciwko tej zaporze. Pan Tusk kpił, szydził, z nimi, z bratami, celebryci kpili, szczuli na mundur polski. Do tej pory nikt za to nie przeprosił.
Donald Tusk nie przeprosił, Platforma nie przeprosiła. A o takie przeprosiny apelował ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tak, i apelował, i my też, politycy Zjednoczonej Prawicy, apelujemy do Platformy z tym hashtagiem Platformo przeproś. Mur, zaporę na granicy polsko-białoruskiej wybudowaliśmy w tempie bardzo błyskawicznym. Wniosła ona 1,5 miliarda złotych. My słyszymy, że obecny rząd chce 10 miliardów złotych przeznaczyć na co? Na budowę jakiejś zapory w bagnach, w mokradłach. O co tu w tym wszystkim chodzi, panie redaktorze? Ja nie mogę się połapać. Teraz wreszcie Donald Tusk wychodzi i mówi, tak, 90% z tych, co atakują granicę polsko-białoruską, mają wizy rosyjskie. Wcześniej o tym nie chciał słyszeć, a doskonale wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z wojną hybrydową wywoływaną przez Putina, wywoływaną przez Łukaszenkę, i tak jest do dzisiaj. I co robi Tusk? Pan Tusk zaczyna tak odwracać kota ogonem, to jest specjalistą, żeby jedno kłamstwo natychmiast nakrywać drugim kłamstwem, i o współpracę z Rosją Putina obciąża, obarcza kogo? No, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nas, proszę pani poseł, gdyby rzeczywiście Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz i w ogóle Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość były takie prorosyjskie, no to chyba ta zapora by nie powstała, tak? Raczej byśmy się otwierali na dobre relacje, a nie odgradzali. Panie redaktorze, my w 2021 roku było zwołane tajne posiedzenie Sejmu i rzeczywiście tam jako wicepremier głos zabierał pan prezes Jarosław Kaczyński. Co zrobili ówczesnej opozycji politycy, czyli Platformy Obywatelskiej? Natychmiast poszli oczywiście do swoich mainstreamowych mediów nadawać, że Kaczyński straszy Rosję. Proszę państwa, kto miał rację? Jarosław Kaczyński, wcześniej jego brat zamordowany, świętej pamięci Lech Kaczyński, którzy mówili o tych neoimperialnych zapędach Rosji. Właśnie oni mieli rację, i politycy, wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy. My niejednokrotnie udowadnialiśmy, co wyprawia Rosja, co wyprawia Putin. A pan Donald Tusk, no co? Znamy film Reset, wiemy, że wtedy, kiedy rządził w latach 2007-2015, doprowadzał do resetów z Rosją taką, jaka ona jest. Teraz wiemy, że ta bliska współpraca z Niemcami. Niemcy zawsze z Rosją współpracowały, to wiemy od wieków, i tragicznie zawsze na tym Rzeczpospolita Polska wychodziła, oby do tego nigdy nie doszło. Kowadły między Rosją a Niemcami. Nie zmienimy naszego położenia geograficznego, a ci sąsiedzi, tak jak mówi pani poseł, na ogół ze sobą ściśle współpracowali kosztem Polski, ale to nie jedyny problem, drodzy państwo, pani poseł. Jak to jest z tymi emeryturami, proszę powiedzieć? No bo Donald Tusk obiecywał, że nic co dane nie zostanie odebrane, a jednak dzieje się odwrotnie. No to już rzeczywiście skandal, zwłaszcza że tak jak mówiła pani minister Marlena Maląg, że te emerytury, 14. emerytura, ustawa tu powstawała w oparciu o kryterium dochodowe i dotyczyła przede wszystkim tych, którzy mają najniższe emerytury, a takich emerytów mamy kilka milionów w Polsce. I pamiętajmy, że od lipca będą coraz większe podwyżki na energię i elektryczną, i na gaz, i wszystko, co z tym związane. Czyli wracamy mamy już do podwyżki sytuacji sprzed 2015 roku. Ależ oczywiście, że tak. I kogo się za to karze? No, biednych seniorów, biednych emerytów. Nie rozumiem tego posunięcia, dlatego że rząd lekką ręką wydaje pieniądze publiczne. Budżet państwa po tych kilku miesiącach jest z bardzo dużym deficytem, z tak w nierozsądny sposób. A tutaj, kiedy już mieliśmy sprawdzone rozwiązania, i sam pan Donald Tusk mówił, że coraz dane nie zostanie odebrane, odbiera. A jeszcze na nieszczęście pani poseł chce wrócić do przywilejów emerytalnych dla SBK-ów. Na to pieniądze się znajdują. Na to pieniądze się znajdują, chcąc przywrócić tym, którzy mordowali, prześladowali
ludzi, bohaterów naszej ojczyzny, którzy walczyli ze zniewoleniem i tym wcześniej z wprowadzonym przez okupanta niemieckiego, ale potem przez kilkadziesiąt lat prowadzonych przez Związek Sowiecki, tych wszystkich ubowców, esbowców i innych tych, co działali w wojskowych służbach informacyjnych i tak dalej, gdzie my wprowadziliśmy tę ustawę, aby im te przywileje znieść, bo oni mieli horrendalne emerytury, a jako kaci, a ich ofiary często ledwie wiązały koniec z końca, czyli mam tu na myśli prawdziwych bohaterów Polski. A teraz chce się znowu tych katów nobilitować, dawać im horrendalne emerytury kosztem właśnie tych milionów biednych Polaków, emerytów, którzy z tej czternastki mogli odłożyć na wiele innych rzeczy, mieć zabezpieczony swój byt. Zresztą znajduje pani poseł takie opinie a propos wspomnianych przez panią wojskowych służb informacyjnych, że to też był akt prorosyjski. No to jakiś w ogóle kuriozum, ale zostawmy już te bzdury o prorosyjskości Zjednoczonej Prawicy i PiS-u, no bo to się w ogóle kupy nie trzyma. Natomiast mamy kwestię kolejnej wojny, którą Platforma właściwie Polakom wywołuje. To jest wojna o krzyż, to jest wojna religijna. Zobaczmy najnowszy sondaż, czy Polakom się podoba to, co robi prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wyniki są jasne, oczywiste. Polakom się nie podoba wojna z Kościołem, z religią, z krzyżem, ale to chyba, droga pani poseł, no nie spowoduje, że Platforma zrezygnuje z opiłowania katolików, bo taka jest przecież doktryna wyrażona kiedyś przez Nitrasa, ale widać, pan Trzaskowski właśnie wdraża tę doktrynę w życie. Panie redaktorze, z pewnością nie zrezygnują. Tak naprawdę jesteśmy na początku tej ich drogi. Zaczynało się od słów. Tak jak pan Nitras, potem inni tam liderzy Platformy Obywatelskiej, a teraz wchodzą, potem po tych słowach były czyny przez wielu ludzi, którzy odrzucają wiarę w Boga, w krzyże były rzeczywiście autentycznie piłowane, rąbane siekierami, atakowane były kościoły, te kościoły zwłaszcza w 2020 roku, późną jesienią, zimą były atakowane i teraz przechodzą jeszcze głębiej do czynów, żeby ten krzyż, który jest symbolem chrześcijaństwa, związany z nami od tysiącleci, nie tylko z narodem polskim, ale też i z innymi, żeby go zlikwidować, żeby zakazać, żeby jak najbardziej upodlić całe chrześcijaństwo i katolicyzm, z którym Polska jest związana od wiek wieków, jesteśmy krajem przecież katolickim. Ja mam wrażenie, pani poseł, że Polacy się nie dadzą i właśnie ten sondaż jest tego wyrazem. Miejmy taką nadzieję i wczoraj mogliśmy to zaobserwować na procesjach Bożego Ciała, gdzie rzeczywiście miliony Polaków wyszło na ulicę okazywać świadectwo swojej wiary. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anna Milczanowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była moim państwa gościem. Kłaniam się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę państwa, my wracamy do tej bardzo przykrej informacji. Kolejny atak na polskie służby graniczne. Dwóch żołnierzy rannych wskutek ataku, wskutek naporu nielegalnych migrantów. Niestety te sprawy eskalują. No i ciekawe, co na to rząd Donalda Tuska. Podobno tak dbają o nasze bezpieczeństwo. Zobaczymy w praktyce. Tadeusz Płużeński, Telewizja w Polsce. W centrum wydarzeń. Proszę zostać z nami.